Cześć. Witaj na naszym trzecim szkoleniu z serii Angielski dla dzieci Do It Yourself. I dzisiaj pokażę Ci, jak wyglądają moje trzecie zajęcia. Zapraszam. Knock, knock, knock. Hello, kids! Zaczynamy od tego, co dzieci już znają, czyli od piosenki, którą poznaliśmy na poprzednich zajęciach. Hello, how are you? Piosenkę już znacie? Znajdziecie ją w drugim szkoleniu. Po piosence warto przypomnieć nasz zwrot What's your name? What's your name? Zabawę omawiałem też w zajęciach w szkoleniu numer 1. A teraz pokażę Ci nową zabawę, do której będzie potrzebna taka długa, 5-metrowa lina. Stand up, please! Prosimy dzieci, żeby ustawiły się i siadły pod ścianą. Jeśli grupa jest mała, to w zabawie mogą uczestniczyć wszystkie dzieci, a jeśli grupa jest powyżej 10 osób, to w zabawie mogą uczestniczyć dwójkami lub trójkami. Prosimy pierwszą parę lub pierwszą trójkę. Bierzemy naszą linę, którą ciągniemy przed dziećmi i robimy ruchy jak wąż. Ciągniemy ją po podłodze i wymieniamy jedną z czynności, którą dzieci poznały na poprzednich zajęciach. Na przykład swim. Dzieci muszą pokazać i powiedzieć tą czynność i podążać za ruchami węża. Czyli takim zygzakiem, w zależności jak nauczyciel będzie tą linę ciągnąć przed dziećmi. Dzieci, które przebędą drogę, którą wyznaczy wąż, siadają po drugiej stronie sali. I zabawę kontynuujemy z kolejnymi czynnościami. Call, eat, drink, read, write, paint. I przypominamy sobie słownictwo z poprzednich zajęć. Lina to jest świetne narzędzie, które można wykorzystać na dziesiątki sposobów. Już na kolejnych zajęciach pokażę nową zabawę, do której wykorzystasz linę. Kiedy wszystkie dzieci zaliczą już wężową trasę, znowu trzeba trochę odpocząć. Sit down, please! Już czas, żeby wprowadzić nowe słownictwo na naszych zajęciach. Słownictwo wprowadzam na wiele różnych sposobów, a jednym z nich jest wykorzystanie losowania. Do tego będzie nam potrzebny nasz niezawodny kocyk. I po prostu prosimy wybrane dzieci o wylosowanie ukrytych w nim obrazków. Okej, Tomek. What is it? Look. Nium, 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 nium. Dzieci podchodzą i losują. Ja to zrobię za nich. Wow. What's this? It's a wardrobe. Szafa? Wardrobe. What's this? Kolejne dziecko wyciąga. What is it? This is a table. Stół. Table. I później patrzymy, co wspólnie wylosowaliśmy. Look. What is it? Repeat after Bobby. Table. Wardrobe. Desk. Sofa. Chair.
bed. Okay. Let's play the game. Stand up, please. I świetną zabawą, która sprawdzi, czy dzieci mają dobrą pamięć i czy słuchają, czy uważają na naszych zajęciach, jest zabawa London Bridge. Ta popularna rymowanka, piosenka o londyńskim moście, który tak przy okazji już nie istnieje w Londynie, bo został zburzony i wybudowany na nowo w XIX wieku. London Bridge is falling down. Londyński most wali się. To świetna zabawa, która na pewno spodoba się waszym uczniom. Ustawiamy dzieci w pociąg, w wężyka. Wybieramy dwójkę dzieci albo jedno dziecko może trzymać za ręce Bobiego i robimy most, śpiewając naszą piosenkę. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Dzieci przechodzą pod mostem. Kiedy piosenka się skończy, dziecko, które jest pod mostem, musi odpowiedzieć na pytanie Bobiego. Pytamy go po angielsku. What is a bed? Jeśli odpowie, to będzie mogło wybrać, czy chce być pod mostem, tworzyć most z Bobim, czy chce dalej się bawić. Jeśli nie odpowie, to i tak musi wejść pod most. I kontynuujemy zabawę. London Bridge is falling down, falling down, falling down. Kolejna osoba, która zostanie złapana pod mostem, musi odpowiedzieć na pytanie Bobiego. Jeśli odpowie dobrze, to może zdecydować, czy dalej się bawi z innymi, czy tworzy most osobą z poprzedniej tury albo z Bobim. Na początku wykorzystujemy rymowankę, piosenkę The London Bridge, ale w tę grę możemy też grać używając innych piosenek. Z czasem, kiedy chcecie powtórzyć piosenki z waszych zajęć, możecie wykorzystać fragment piosenki, przerwać w pewnym momencie, śpiewając razem z dziećmi i zasady tej gry są takie same. Piosenkę możemy też wykorzystać w inny sposób, używając ukulele. Jak zagrać tę piosenkę, pokażę ci na końcu naszych zajęć. To są już trzecie nasze zajęcia. Dzieci poznały słownictwo związane z emocjami, słownictwo związane z czynnościami, potrafią się przedstawić i znają już słownictwo związane z warzywami i owocami oraz z dzisiejszych zajęć słownictwo związane z meblami. Piramida to świetna zabawa na powtórkę słownictwa. Do budowy piramidy będą nam potrzebne nasze karty obrazkowe oraz kolorowe kubeczki. Po kolei każde dziecko wybiera sobie jedno słówko, mówi je po angielsku. Możemy oczywiście pomóc dzieciom, jeśli nie pamiętają danego słówka. I układa w ten sposób, aby na samym końcu wyszła nam wielka piramida. Dzieci wybierają słówko i mówią je po angielsku. Oh, it's a pepper. It's a table. Lemon. Kiedy piramida zostanie zbudowana, to wszyscy możemy ją zdmuchnąć. Blow! Oczywiście po zburzeniu piramidy prosimy dzieci, żeby pomogły Bobiemu posprzątać wszystkie kubeczki i karty obrazkowe. Please help Bobby! Clean it! Give me the caps! Give me the pictures! Kolejna zabawa, która
doskonale utrwali nowe słownictwo, to zabawa w koszyk. Dzieci robią pociąg, ustawiają się jedno za drugim, a kilka metrów przed nimi Bobby kładzie swój koszyk, czyli moją torbę, którą przynoszę zawsze na zajęcia. Bobby pokazuje kartę obrazkową, a pierwsze dziecko w kolejce musi powiedzieć, co to za nowe słówko. Ponieważ to są nowe słowa, to cała grupa może podpowiadać. Kiedy poprawnie wypowie nowe słówko, table może wykonać rzut. Każdy trafiony rzut do kosza to jest punkt dla grupy. Każdy nietrafiony to jest punkt dla Bobiego. Jeśli dzieci wygrają z Bobim i zdobędą na przykład 10 punktów, to wtedy cała grupa bez konieczności zgadywania koloru dostaje od razu dwie pieczątki. A jeśli Bobby wygra, no to cóż, trzeba będzie zgadywać kolor pieczątki. Taki dodatkowy element rywalizacji, kiedy cała grupa ma wpływ na efekt, bardzo wszystkich mobilizuje. Na koniec nie zapominamy o stałych punktach programu, właśnie o pieczątkach, słowniczku, a także o pożegnaniu osób z naszej grupy. Piosence Bye Bye Everyone. To było ostatnie bezpłatne szkolenie. Kolejne 29 szkoleń, które należą do kursu angielski dla dzieci Do It Yourself, będą dla osób, które wykupiły cały dostęp do kursu. Oprócz tego wszystkie osoby, które już wykupiły kurs lub które kupią, otrzymają ode mnie w prezencie zestaw 80 ręcznie malowanych kart obrazkowych, które pochodzą z tej serii. Oprócz mebli jest tam bardzo wiele innych kart typu przeciwieństwa, rzeczy związane z wakacjami, ubrania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 80 ręcznie malowanych flashcards, kart obrazkowych dla osób, które wykupiły dostęp do całorocznego kursu angielski dla dzieci Do It Yourself. Teraz przypomnij sobie scenariusz zajęć numer 3. Pamiętaj, żeby powtarzać to, co dzieci już znają, ale nie zapominaj zaskakiwać swoich uczniów nowymi zabawami. Hello, how are you? What's your name? The snake. Losowanie. London Bridge. Piramida. The basket. Bye bye everyone. Słowniczek. Pieczątki. A teraz zapraszam Cię na... Jak już wspominałem, na ukulele nauczyłem się grać samodzielnie, ale oczywiście nie jestem wirtuozem tego instrumentu. Ukulele wykorzystuję jako narzędzie do wzbogacenia, do urozmaicenia moich zajęć angielskiego. I to będzie główny cel tych tutoriali gry na ukulele. Oczywiście nie będę się tutaj wymądrzał i uczył Was gry na ukulele, bo w internecie znajdziecie dużo świetnych samouczków, ale pokażę Wam piosenki, które wykorzystacie na swoich zajęciach. To na początku szybko trochę o samym instrumencie. Jak już wspominałem, gra na ukulele jest o wiele łatwiejsza niż na gitarze. Przede wszystkim dlatego, że ukulele posiada tylko 4 struny. Strunę A, E, C i G. I chwyty na ukulele są o wiele prostsze. Zobaczcie. Chwyt C wystarczy przycisnąć na trzecim progu ostatnią strunę i mamy już dźwięk C, który posłuży nam do zagrania naszej piosenki z zajęć London Bridge is Falling Down. I do tej piosenki wystarczy też drugi dźwięk. Kładziemy palce na
dwa palce na progu drugim, na dolnej strunie i na strunie trzeciej, licząc od dołu. I trzeci palec na strunie drugiej, na trzecim progu. Czyli tutaj i tutaj dwa palce. I trzeci palec tutaj. I mamy dźwięk G. To są dwa dźwięki, które wystarczą do zagrania piosenki London Bridge is Falling Down. London Bridge is falling down. Zmieniamy na G. Falling down. I znowu C. Falling down. London Bridge is falling down. I na G. My fair. I na końcu C. Lady. C, 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 G, G, G. C, 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 G, G, C, C. C, 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 G, G, G. C, 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 G, G, C, C. Dwa chwyty, bardzo proste w zagraniu. Poćwiczcie, sprawdźcie i sami zauważycie, że gra na ukulele jest naprawdę bardzo łatwa, a przy tym wielce inspirująca. Na kolejnych zajęciach będę pokazywał kolejne piosenki, również bardzo proste i myślę, że każdy, kto tylko będzie chciał, z pewnością nauczy się grać na ukulele i wykorzystywać tę umiejętność na swoich zajęciach angielskiego. A teraz do zobaczenia i czekam na Was już w kolejnym szkoleniu. A na kolejnym szkoleniu pokażę aż 3 scenariusze i kilka piosenek, które wykorzystuję na swoich zajęciach. Do zobaczenia! London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Bye.